dyskutując nad problemem, kiedy doszło do głosowania, wszyscy gremialni się sprzeciwili temu projektowi, sami nie przedstawiając żadnej propozycji. Czyli, że dostrzegają problem, że problem jest. I jeżeli... Uchwała wzbudziła w mieście bardzo dużą kontrowersję. My nie jesteśmy tutaj od wydawania swoich decyzji, tylko jesteśmy głosem mieszkańców. I sprzeciw akurat był duży, przynajmniej z tego co ja wiem. Rozmawiałem z ludźmi, radni też tutaj wypowiadali się z ludźmi. I ludzie byli przeciwko tej uchwale. Dlatego nie głosowaliśmy nie, bo nie, tylko zagłosowaliśmy w imię mieszkańców. A drugą sprawą, która jest, to może nie zapomnieliśmy, ale zabrali nam czas, żeby się zastanowić nad może większym jeszcze problemem, gdzie są te kluby hazardowe. Bo jednak dalej są z autorii, robimy dużo, część jest zlikwidowanej, a tu jest chyba większa patologia, dramaty rodzinne, gdzie ktoś idzie z całą wypłatą i traci. Mówi się o narkotykach, że też tam są. Jest to bardzo ciężki temat. Trudny. Rozmawialiśmy dosyć długo na temat programu przeciwdziałania i profilaktyki. Tam jest cały zestaw działań, rozwiązań. Rozmawialiśmy w projekcie budżetu w zakresie wykorzystania środków pochodzących z spadkowego, z którego jakby te działania w tym programie są realizowane. Ja osobiście jestem przeciwko, ponieważ uważam, że to akurat rozwiązanie będzie nieskuteczne. A o innych chętnie rozmawiamy nie tylko na komisjach, ale również indywidualnie i często zabieramy głos. Podsumuję swoich przedmówców. Przede wszystkim nie zgadzam się z przedmówcą Józefem Balaszkiem, który tak przedstawił opinię naszej komisji, bo ona szybko zapadła, pochopnie i wszyscy byli przeciwko. Otóż nie. Kiedy wydanie negatywnej opinii do projektu było poprzedzone dyskusją, jak również pomysłami, komisja zauważa i zauważyła problem wzrastającego spożycia alkoholu. Niemniej komisja była tego zdania, że walczyć z tymi negatywnymi zjawiskami nie powinniśmy poprzez wprowadzenie zakazu godzinowego sprzedaży, a natomiast położenia nacisku na szeroko rozumianą profilaktykę, czyli odciągnięcie szczególnie młodzieży od szukania rozrywki, głównie w alkoholu. To tyle, czyli profilaktyka i rozwój innych alternatywnych propozycji dla młodzieży, no bo to dosłownie proszę. Czy bardzo, kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo.